Jest! Jest! Sprawdziło się. Niemożliwe. To jest piękny sandacz! To jest piękny sandacz! Zobaczcie, co tu się wydarzyło! Zobaczcie, co tu się wydarzyło! Jaki wielki sandacz pode mną. Przed chwilą płynął za moją przynętą. Historia absolutnie niesamowita. Ostatni dzień i życiówka. No dobra, to zaczynamy. Co prawda nie napalamy się dzisiaj za mocno na wyniki. Tam jak popatrzycie na góry, widać, że jeszcze leży śnieg. Wczoraj sypało, przedwczoraj sypało. No i ostatnich kilka dni pływały tutaj inne grupy praktycznie bez brania. Także nie napalamy się dzisiaj na jakieś niesamowite wyniki. Nastawiamy się przede wszystkim na to, żeby posprawdzać, gdzie są te ryby, jak się ustawiają, czy w ogóle się kręcą w tych miejscówkach, które w zeszłym roku dawały jakieś ryby. No i przy okazji, jak się uda coś złowić, to super. Natomiast tak jak mówię, myślę, że teraz 2-3 dni to takie dłubanie, szukanie, kombinowanie, wyciąganie wniosków, a pod koniec tygodnia ma się zrobić cieplej i te ryby powinny odpalić i wtedy musimy być już gotowi. Także trzymajcie kciuki, no ale w najbliższym czasie nie obiecuję, że pokażę wam tutaj pięknego okonia czy sandacza, bo zaczynam od werta. Nowy Monster Slug, dosyć ciężka główka i tutaj najpierw po blatach sobie popływam, no ale oczywiście okoniówka za mną też jest i za tymi garbusami też porzucamy. Także trzymajcie kciuki, raz jeszcze was proszę bardzo mocno. I zobaczymy, co uda się złowić. Niesamowite, ale ani jednego sandacza nie widziałem, ani jakiegoś fajniejszego zapisu, kompletnie nic. A tam są i blaty, i dołki, i rów dosyć głęboki, i wielkie drzewa, i kompletnie nic. Także płyniemy pod wyspę, zmieniłem wędkę na okoniówkę, tą samą, która w zeszłym roku dała mi wszystkie ryby. Taki sam zestaw, troszkę poprawiony, trochę ulepszony moim zdaniem. I spróbujemy pomachać za okoniem bliżej brzegów. Ależ tu jest pięknie. Ależ tu jest pięknie. Co to jest? Okoń. Padł komuś okoń. Nie, co to jest? Zobaczcie, jaka płoć. I to wygląda, że ją tutaj coś żarło i po prostu wypluło. Płotka! Tak. No! Tak, ale widać, że do połowy ją trzymała jakaś ryba, nie? Ciu! No i dobra, i tutaj zaraz powinno się bardzo wypłycać. I będzie taka kamienista rawka. I na niej już sobie porzucam. No, ciekawy jestem, co taką wielką płoć trzymało. Dobra, rybsko musiało być. Tak, tam już jest super płytko. Tam już jest bardzo, bardzo płytko. I powolutku. Lekkie podbicia. Bujania tym raczkiem. I czekanie, aż coś go wessie z dna. Już to raczej będzie bardzo delikatne branie, ale za to bardzo fajna ryba. Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Lewandowski, yes. But not related, sadly, no. Good fish. Thank you. Także widzicie, jak to jest. Ogromna woda. Może tutaj być maksymalnie chyba 16 wędkarzy.
Z brzegu praktycznie nikt nie łowi, ale dwa wypłynęliśmy i od razu kontrola. Ale bardzo w porządku, bardzo sympatyczni ludzie. Podpłynęli, sprawdzili dokumenty, życzyli powodzenia i popłynęli chyba do koguta, także mam nadzieję, że nie zgubił swoich dokumentów. No, my walczymy dalej. Znowu jakaś zdechła ryba. Ale teraz to chyba sandacz. Nie będę go wyciągał z wody, tak? Czy to taki ogromny oko? Nie, sandacz, raczej sandacz. Nie obraziłby się i za sandacza. Co by tu wybrać? Spróbujmy na salamandrę. 3-gramowe obciążenie. Dopływam do wczorajszej miejscówki, widziałem tutaj okonia i tam kawałek obok drugiego, także one tu są, trzeba tylko trafić po prostu im pod pysk w momencie, kiedy mają ochotę na żerowanie. Przy tak zimnej wodzie to żerowanie na pewno jest króciutkie, dużo krótsze niż jak jest cieplej, no ale kiedyś jeść muszą. Także nie pozostaje nic innego jak zacisnąć zęby i machać absolutnie cały dzień po tych miejscach. No i liczyć na to, że Posejdon się zlituje i dzisiaj jednak wrócimy z wyholowaną jakąś rybą. Trzymajcie kciuki. No, słuchajcie, było pierwsze branie. Przypływałem tutaj po takiej płytkiej rafce. Patrzyłem pod kajak i zobaczyłem sandacza niedużego. Takiego może z 60 cm. Podałem mu raka, nie zareagował, ale opłynąłem go z drugiej strony. Zrobiłem dosyć długi rzut i było przytrzymanie. Urwał obydwa przednie szczypce mojemu raczkowi. Nie sięgnął nawet do haka, także szybko wymieniłem przynętę i macham tutaj znowu, bo o ile oczywiście sandacz, szczególnie w tych rozmiarach, no nie jest to ryba marzenie na takim wyjeździe i w takim miejscu, ale jestem tak spragniony jakiejkolwiek ryby, jakiegokolwiek brania, że no nawet za tą rybą trochę tutaj posiedzę, trochę i tutaj popodaję. Jest, 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 jest. Tylko teraz pytanie, czy to sandacz? Czy to garbus? Czy to sandacz, czy to garbus? Ładna, ciężka ryba. Ale chyba sandacz. Chyba sandacz. Bo dosyć dziwnie chodzi. Nie, kurwa, nie. Nie. O.
No i tak się cały czas zastanawiam, co to była za ryba. No, najprawdopodobniej sandacz, bo raz, że go widziałem w tym miejscu, dwa, ryba spadła w takim dosyć dziwnym momencie holu, już niedaleko kajaka, a tutaj te okonie przy tych rozmiarach mają już tak grube, tak mięsiste pyski, że jak ten hak się wbije, a to już raczej tam siedzi do końca, mimo tego, że nie było zacięcia, bo nie widziałem brania, nie poczułem, a to myślę, że gdyby to był okoń, to raczej bym go wyholował tutaj i walka z tą rybą i to, że się wypiął, sprawia, że stawiam na sandacza, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo jeżeli to był garbus i mi jeszcze spadł, no to smutna historia, bo nikt jeszcze okonia nie wyholował, większość z nas nie miała nawet brania, a ja pierwsze branie popsułem. Gratulacje! Ale nie poddaję się, lecę teraz na płytką zatoczkę, gdzie wczoraj też ktoś widział sandacza i może tam się coś w końcu wydarzy. Jest! Ale huknięcie! Ale załadował! Bardzo mocne branie. Co to jest za ryba? Sandacz, fajny sandacz. Się chciałem powiedzieć, że to na pewno nie okoń. Ryba za duża, za długa. Przed chwilą widziałem kolejnego sandacza właśnie tutaj pływającego sobie przy dnie. No i tak zacząłem machać i jest, mam nadzieję, że ten nie spadnie. Uderzył mocno, zaciąłem go, no ale jest miękka wędka, a sandacz wiecie jaki ma pysk. O, to jest ładna ryba, to jest naprawdę ładna ryba. To jest piękny sandacz. Nie wiedziałem, że jest taki duży. To jest piękny czarny sandacz. Moja pierwsza ryba tego wyjazdu wyholowana. Naprawdę nie przypuszczałem, że jest taki duży. Oczywiście są tutaj większe, no ale to już naprawdę fajna ryba. O, zacisnął pysk. Nie mogę otworzyć mu pyska. Puszczaj. No, nie był mocno wcięty. O, ale sandaczysko. Piękny. Piękna ryba. I tak wygląda właśnie szczęśliwy ejsik, który przez 15 godzin nie miał ani brania. Teraz najpierw jeden sandacz spadł na początku, potem miałem jeszcze jedno puknięcie i teraz ten huknął przepięknie, ale zapięty był bardzo leciutko. No w końcu okoniówka mięciutka, wiecie doskonale jakie sandacze mają pyski, czasami dobrą sandaczówką ciężko jest je wpiąć, a tutaj miękką okonióweczką, natomiast udało się, ale do samego końca nie wiedziałem, że ten sandacz jest naprawdę fajny. Oczywiście wpływają tutaj na pewno znacznie większe, ale ten jest piękny, długi, gruby, czarny sandacz. Pokazuję go wam. A jeżeli chodzi o wypuszczanie, to zapraszam was do opisu, tak jak w zeszłym roku, tam parę słów wyjaśnień, dlaczego wypuszczania nagrać wam nie mogę. Prześliczny zadzior i taki wyczekany, ależ pięknie. Bajka. To wszystko na taki zestawik, mała czarna ołowiana kuleczka podwieszona na agrafce, hak od Czeburaszki i raczek od Sewyża, wędka oczywiście okoniowa, to jest SG4, 251 cm do 18 gramów, dosyć miękki,
ale bardzo fajny kijeczek, łowiłem na niego tutaj w zeszłym roku i wszystkie okonie, jakie tylko mi wzięły, udało mi się wyholować, jakiegoś tam sandacza również. Natomiast no to jest zestaw właśnie pod te garbusy. Tak jak wspominałem, one mają mięsiste te pyski, zazwyczaj wsysają raczki całe i ten zestaw idealnie pod okonia mi się sprawdzał. No a przy sandaczach no trzeba się z tym liczyć, że szczególnie jak to branie jest bardzo delikatne albo wręcz niewyczuwalne, no to nie wetnę każdej ryby, nie uda mi się wyholować każdego z tych sandaczy. No ten huknął pięknie, zaciąłem go, a też haczyk prawie wypadł mu z pyska, jak już go miałem w podbieraku. Natomiast no nie będę tutaj zabierał przecież sandaczowego kija tylko po to, żeby te sandacze wyjąć. Najważniejsze są dla mnie okonie i poobławiam sobie teraz te miejsca naprawdę dokładnie, bo to, że tutaj są sandacze, już wiem, w podobnych miejscówkach również miałem rybę i widziałem jakieś te sandacze przepływające, także coś jest takiego, co na tych 3 metrach ewidentnie je trzyma. Natomiast w tych miejscach również cały czas spodziewam się garbusów, także do końca nie wiadomo, jaka następna ryba uderzy w tego raczka. Mam nadzieję, że garbus, ale jak to będzie kolejny taki sandacz i uda się go wyholować, to również oczywiście się nie obrażę. Trzymajcie kciuki, a ja z wielkim wędkarskim skurczem macham dalej. Ale się cieszę. Ale się cieszę. Zszedłem na chwilę na brzeg, trochę się rozgrzać. I zobaczcie, tutaj ta woda w którychś okresach sięga aż po te drzewa. Dużo, dużo wyżej niż jest obecnie. I między kamieniami można znaleźć to, na czym te okonie żerują. Przynajmniej żerowały, bo obecnie nic nie żeruje, nadal jesteśmy bez brania. Ale mnóstwo, mnóstwo kawałków raków. Szczypce, całe korpusy. Ogromne, ogromne ilości. Znowu widziałem 2 sandacze. I to naprawdę ładne. Także orze slendera na zwykłej główce. Dokręcę trochę hamulec i spróbuję to porzucać. Jest. Tak jak mówiłem, wypatrzyłem je, nie chciały raczka, to zmieniłem na slendera i pięknie zebrał z dna. No i to będzie też chyba fajna rybka. O, ale ją mruje. Pięknie. Nie, nie jest duży. Nie jest duży, ale jest. Ale jest. Ale muruje teraz. Może nie jest taki mały jednak? Chodź już do izika, chodź. Fajny, fajny. Jest. W podbieraku. Idealnie. W kącik zapięty. Mimo tego, że wędka absolutnie nie sandaczowa. To udało się. O, dobrze siedział. I nieduży slenderek. A sandacz 70. Ten mniejszy, ale też ładny. I do tego najpierw wypatrzony na 3-metrowej wodzie, a potem wykombinowany. Tak jak wspominałem, najpierw próbowałem na te raczki, ale zero reakcji, ja zrobiłem 3-4 rzuty na slendera i pięknie zebrał go z dna. Naprawdę fajny sandacz. Miał być okonie, ale absolutnie nie będę narzekał. Ja w takim razie jutro zabieram moją SG2, bo jest trochę szybsza, też delikatna, bo miała być pod okonie, ale jest trochę szybsza, ten blank trochę inaczej się zachowuje i po prostu wpadniemy tutaj. Oczywiście za okoniami też popływam, ale to miejsce na pewno odwiedzę właśnie już z myślą o sandaczach. Bajka. Dzień 3 naszej wyprawy.
kolejny dzień, który traktuję jako rozeznanie. Posprawdzam dzisiaj wczorajsze teorie sandaczowe, dlatego zabrałem drugą wędkę, również okoniową, ale trochę szybszą, trochę mocniejszą, także powinno być mi łatwiej te sandacze wcinać, ale oprócz tego chcę sprawdzić jeszcze przy okazji oczywiście kilka nowych miejsc, tak żeby na jutro, kiedy będziemy mieli trochę lepszą pogodę, przygotować się już naprawdę świetnie, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku, bo ten dzisiejszy dzień to, tak jak mówiłem, ostatni dzień rozeznania, a co za tym idzie, ostatni dzień tego odcinka, także trzymajcie kciuki, żeby wydarzyło się coś jeszcze. Ja jestem zmęczony, już zmarznięty, ale bardzo podekscytowany, także nie pozostaje nic innego jak raz jeszcze poprosić was, żebyście trzymali kciuki bardzo mocno, a ja daję z siebie wszystko. Tak jak mówiłem, no zależy mi najbardziej na okoniach, ale te sandacze wczoraj dały tyle frajdy, że zebrałem specjalnie drugi kijek właśnie pod sandaczowanie, chociaż to mocne słowo, bo to jest light game do 18 gramów, po prostu trochę krótszy, bo 221 cm i troszkę szybszy, także to na pewno nie jest wędka sandaczowa, ale również na pewno jest znacznie lepszym wyborem niż tamta SG4. Od tego sobie zacznę, ale oczywiście to SG4 typowo pod okonia również mam i za nimi będę trochę pływał. Jest ryba. No, tylko pytanie, czy to będzie okoń czy sandacz, bo nie jest to duża ryba, nie jest to ciężka ryba. Może być okoń. To może być okoń. Nie, sandacz. I to wcale nie mały. Właśnie tak rozglądałem się tutaj i zastanawiałem, czy one jeszcze są. I jak widać, są. O, wypadł mi spod bieraka. Amatorka. Ale chyba jest dobrze wpięty, przynajmniej taką mam nadzieję. Ładne uderzenie zebrał tutaj z dna. Pięknie, lekko zacięty. Jest, podbierak. I to jest kolejna ryba, dobrze ponad 70 cm. Po to właśnie robi się rekonesanse. Po to właśnie się pływa po nowych miejscówkach. Po to się kombinuje z przynętami. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jaka paszcza. I idealnie zacięty. No, myślę, że też pod 80. Plan na dzisiaj wykonany. Potwierdzenie teorii z wczoraj. Potwierdzenie miejscówki. I kolejny naprawdę dobry sandacz jest w podbieraku. Wybaczcie, że takie kadry, wybaczcie, że tak to wygląda, ale naprawdę ciężko jest się tutaj w jakikolwiek inny sposób ustawić. Ja kucam w tym momencie na kajaku, co nie jest zbyt mądre, ale chcę go wam pokazać. To naprawdę fajna ryba. Nie będę go mierzył, ale myślę, że dobrze ponad 70 cm i również grubiutki, szeroki, przepiękny sandacz. Tak jest. No i bajka. Ta sama przynęta, ten sam slenderek, ładne, mocne branie. Także ewidentnie ryba głodna, ryba chętna do współpracy. I ja tutaj was jeszcze tylko raz odeślę do opisu, bo tam są wyjaśnienia, dlaczego nie nagrywam wam pięknych ujęć z wypuszczania. A teraz powolutku wracam w to miejsce i spróbuję jeszcze pomachać. Natomiast, tak jak mówię, cel na dzisiaj osiągnięty. Połowię tutaj jeszcze troszeczkę, a potem lecę trochę jeszcze poszukać nowych miejscówek, zobaczyć, jak to wygląda w innych miejscach. A od jutra już z nieco innym planem.
Spłynąłem właśnie na brzeg, trochę rozprostować kości i trochę się rozgrzać, bo pogoda niestety nadal nas nie rozpieszcza. Brania jeszcze gorzej, no ale przynajmniej coś się zaczęło dziać. Dzisiaj Kamil miał pierwsze brania o koni, ja widziałem piękne garbusy na płciznach. Udało się złowić tego sandacza w miejscu, które wytypowałem, na przynętę, o której myślałem, także z tego jestem bardzo zadowolony. No ale oczywiście naszym głównym celem są te największe garbusy i od jutra to właśnie za nimi ruszam. One są w tych miejscach, bo już je widzieliśmy, one są do złowienia, bo coś jeść muszą. Po prostu my musimy się przyłożyć na maksa i tutaj przyda mi się bardzo mocno wasza pomoc, także proszę trzymajcie kciuki, żebym rzeczywiście wycisnął z siebie maksa i żebym z odrobiną farta i waszą pomocą w końcu dopadł przepięknego garbusa, ale to już w kolejnym odcinku FW.